Nienawidzę przeważnie takich ludzi jak ty. Co ci powiem od razu? Nie chodzi mi tutaj konkretnie o ciebie. Bardziej mam na myśli te disco wywłoki, które nienawidzę po prostu. Spójrz na swoje znajomych. Są jak dziwki palanty, łaknące się na zewnątrz. Każda myśli tylko o tym, żeby znaleźć męża. To jest totalna żenada. Wiesz, się masz prawo. Nie chcę być również ani z kobietą, ani z żadnym mężczyzną. Nie ma płci. Nie ma podziału na kobiety i mężczyzn. Jest tylko jedna ranga. Wiesz jaka? Ranga, jak i rasa zwykłych, potencjalnych dupków. Słyszałaś o wampirach energetycznych, które zabierają z ciebie energię i nie pozostawiają ci nic? Taki właśnie był mój chłopak. Robert Sztorm! Tak właściwie to jest to Angela. Po prostu Angela. Andrzej. To co ty mnie prosto w usta? Jesteśmy tu tylko ty, ja. Życie jest tak krótkie, śmierć jest tak blisko, to wszystko ginie, umiera. Andrzej, pocałuj mnie prosto w usta. Ja na przykład! Nie jestem taka płytka. Na przykład pomyśl, że ja nie jem mięsa. Mięso, produkt zbrodni. A cukier? Robiony z kości zwierzęcych, więc cukru nie jem również. A nie wiem, czy wiesz, ale nie jem również jajek. A jak ty byś się czuł, gdyby cię zabijano bez twojej zgody? Gdybyś był nawet tego nieświadomy i wobec tego bezbronny, co? Ładny dom. Nowoczesny. Moja ciocia w Kanadzie ma podobny, tylko lepszy. Kanadyjski, otwierany pionowo. A ten CD? To ruski? Ruski, nie ruski, ogólnie CD może być dobry. Ale czasem. Nie bądź głupi. Czy naprawdę tak uważasz? Wiesz? Piszę poezję. Na razie tylko do szuflady, ale... Nie masz jakichś takich znajomości silnych? Z jakimś takim prezesem? Albo z jakimiś nieściemnionymi dziennikarzami? Wiesz, chodzi o robienie w sztuce. W kulturze, wieczorki poetyckie, wernisaże, odczyty. Fajnie ci, że jestem zupełnie młoda, już tak bardzo utalentowana. Boże, jakie swoje zdjęcie? Co, byłeś mały i na golasa?